Co sądzę o integracji WoWa z Rider.io jako integralny element gry, a nie addon, kurne. Wiesz co? Powiem tak. Ja jestem jednym z tych, których wyśmiewa się bardzo często i pokazuje się palcami na różnego rodzaju pro super grupkach przez super pro ludzi, którzy jedyne co robią, to grają w tą grę po to, żeby podbić jakiś numerek na addonie albo na jakiejś tam stronce. Ale ja uważam na przykład, że... Znaczy, ja nie jestem fanem wszystkiego, co w zasadzie kategoryzuje ciebie na podstawie jakiegoś numerka, nie? Jakby to jest jakby... Ja rozumiem, absolutnie rozumiem, dlaczego takie rzeczy zostały rozpropagowane. Bo jest to po prostu łatwe. Mamy tyle ludzi i jeżeli możemy tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy, jakby wiecie, sprowadzić do jakiejś liczby i na tej podstawie tej po prostu odgraniczać ludzi dobrych od złych, wiadomo, jak to tam jest, nie? To ja się nie dziwię, dlaczego takie rzeczy powstają. I wiecie, no i to miało swój początek na Wrath of the Lich King, gdzie mieliśmy Gearscore i na podstawie Gearscore'u byłeś oceniany, czy cię w ogóle wezmą, czy nie. Później to się jakoś tam ewoluowało, ostatecznie wyrósł nam tutaj Rider.io. Rider.io jest to taka rzecz, która polega na tym, że im więcej robisz w czasie i im wyższych kluczy robisz, tym jakby... Im lepiej wykonujesz klucze na Mythic Plusach, tym więcej dostajesz score'a, nie? Więc jeżeli masz dużo RRIO score, no to wtedy jakby łatwiej ci jest wejść na plus 15 i tam jakieś wyższe klucze i sobie po prostu pushujesz, nie? I to jest taki system oceniania graczy lepszych od gorszych. I teraz czy uważam, że ten system jakby działa? Uważam, że w pewnym sensie tak, dlatego że na pewno osoby bardziej zaangażowane, które lepiej grają w gry albo po prostu bardziej się angażują, chcą zdobyć, polepszają swoje umiejętności, grają i tak dalej. No to widać po ich ten, czy to jest, widać po ich skorze, że są po prostu zaangażowani i dobrzy. Natomiast czy uważam, że jest to ultimate sposób? Uważam, że nie. Myślę, że dosyć sporo osób ma całkiem wysoki score, ale nie są jakoś super mega dobrymi graczami. Oczywiście to pewnie będzie jakiś taki, może nawet nie tyle co marginalny, taki mniejszy, w mniejszym stopniu, ale nie uważam te dwie rzeczy za jakoś mega, mega połączone. Więc na pewno pośród tych ludzi znajdzie się... To nie jest system idealny, ale idealnych systemów raczej nie ma, no nie? Więc wprowadzenie tego ogólnie, tak jak mówię, no ja nie jestem akurat fanem, więc ci, którzy lubią Rider.io, lubią grać na statystyki i tak dalej, powiedzą wam, że zajebiście, nie? O, fajnie, kurde, i tak dalej, nie? Chociaż tak pewnie będą używać jakieś Rider.io. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to ja uważam, że to trochę takie jest głupie, bo to jeszcze bardziej pogłębia troszeczkę to taką desocjalizację nas i sprowadzanie nas wszystkich do jakichś takich numerków. Wiecie, już troszeczkę, nie wiem, teraz uwaga, starodziado pierdolenie będzie, uwaga, zaczyna się. Ale ja pamiętam, jak kurde, jak miałem pójść na rajd, to goście brali mnie na kukiełkę i kurde, wiecie, kazali mi tam DPS-ować przez parę minut, żeby zobaczyć, jaki mam DPS i tam później na przykład pytali mnie jakieś tam taktyki, wiadomo, jakby to wszystko... To są takie stare rzeczy, dawno temu takie rzeczy były, pamiętam. Natomiast w dzisiejszym świecie oczywiście, no nie, jakby czas jest chyba najważniejszy, nie? Jakby chodzi tutaj o to, że tym czasem musimy jakoś tutaj dysponować i jeżeli możemy skrócić po prostu okres sprawdzania jakiegoś typa do po prostu numerka, to tyle. Natomiast jakby stwarza to jakby dosyć szereg dużych problemów, jakby ludzie są po prostu... Nawet czasami nie daje się szansy innym ludziom, żeby sobie coś tam spróbowali zrobić w tej gierce, mimo że na przykład wydaje mi się, że są dobrzy i tak dalej. Wiecie, no tutaj tu dużo takich rzeczy, moglibyśmy tutaj kurde gadać i gadać, nie? Natomiast, no nie, po prostu nie jestem fanem. Jeżeli ja na przykład w następnym patchu, wiecie, bo jeszcze pół biedy, jeżeli są to ludzie, którzy tylko używają ten Rider.io i tyle, nie? To pół biedy, nie? Natomiast teraz każdy będzie miał dostęp do takiej listy i każdy będzie mógł sprawdzić, czy robiłeś instancję, czy coś tam i tak dalej. I teraz już to w zasadzie zacznie robić takie bezwzględne, nie? Że po prostu każdy będzie ciebie oceniał tylko jako tam gdzieś tam numerek i to tyle. Więc trochę średnio. Ja wiem, że to jakby poniekąd to jest gdzieś tam dobry system, jakby rozumiem absolutnie, żeby nie było tak, że ja nie rozumiem. Tylko po prostu nie jestem fanem tego, po prostu mi się to nie za bardzo podoba, nie? I tyle. Czy uważam, że to jest... Znaczy, Blizzard jest znany z tego, że zaczyna implementować do swojej gry różnego rodzaju elementy, które pojawiają się w jakichś zewnętrznych aplikacjach, w addonach czy ze stron. Oni po prostu to implementują. Dzięki temu mamy na przykład bardzo dużo dzisiaj przydatnych rzeczy, które są naprawdę całkiem spoko. Integrowanie jakichś addonów. Natomiast no to jest jedna z rzeczy, której bym nie chciał za bardzo. Chociaż z drugiej strony Gearscore również został przecież zintegrowany jako item level, nie? Już mamy coś takiego. To jest w zasadzie Gearscore. Item level... Average item level to jest w zasadzie Gearscore, tylko jakby average twojego całego item levela, więc
Więc to już zostało zaimplementowane. No i teraz zaraz obok dostaniemy inny taki systemik. Jak to wyjdzie w praniu? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Nie jestem tego fanem. Zobaczymy, jak to gdzieś tam wyjdzie. I tyle. I tyle. Nie wiem, co wy sądzicie, kurde. Czy mounta z Galeona już masz? Nie mam mounta z Galeonika. Pójdziemy się do nalaczka. Zobaczymy, czy nalaczek jeszcze. Czy pojawia się na Bliskonie, jak będzie potrzeba szczepienia? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Zobaczymy. Wiecie, jakby to już nawet nie o to chodzi. Już nie o to chodzi czat, czy pojawia się na tym. To bardziej chodzi o to, czy pojawią się w ogóle szczepienia. Czy podoba ci się, jak Pugi psują kluczyki, bo nie znają mechanik, nie wiedzą, jakie mowy fokusować, albo które brać, które umijać? Ja absolutnie rozumiem. Ja właśnie wiem bardzo dobrze, że jakby rozumiem, co do mnie mówisz. Natomiast uważam, że jakby ile razy byliście w grupie, w której ludzie mieli dobre RIO, ale też psuli wam, kurwa, kluczyki i tak dalej, nie? W zasadzie, że wiadomo, że osoby bez RIO jest większa szansa na to, że będą coś spierdalać. Natomiast to też nie jest jakby gwarancja, nie? To też wiadomo, że to jakoś odsitkowuje tych ludzi. Natomiast, no nie wiem, no po prostu absolutnie jakby sama idea mi nie pasuje, nie? Na zasadzie ostatecznie i tak do tego systemu będę musiał się jakoś dostosować, ale po prostu nie za bardzo mi się to podoba, nie? Chociaż wiecie, też trochę tak brakuje mi może takiego trochę bardziej progresowego podejścia do gry. Takiego, wiecie, dzisiaj to wszystko jest na tyle takie bezwzględne, takie bezduszne trochę, taki system, w którym jeżeli ktoś coś zrobi źle, to się go wypierdoli od razu, wiecie, gdzieś tam takie trochę tworzy się toksyczne środowisko, że jeżeli ktoś zrobi coś jedną źle rzecz, to od razu się na niego kurwa kwasi, się go wyzywa, wypierdala się go z grupy, blokuje się. I takie bezduszne, że się troszeczkę robi. No zwłaszcza to oczywiście jest potęgowane przy okazji jakichś tam LFR-ów LFG, gdzie można po prostu jednym guzikiem po prostu kiknąć kogoś i go po prostu sobie znaleźć zastępstwo za niego. Ale na M-plusach też tak musi być, nie? Jakby coś zrobi źle, nie wiem, jakieś CC-ka nie walniesz, to cię kurwa z hejcą. I najgorzej jest tak, że im większy skill masz, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś po prostu będzie toksyczny. I tyle. Jak co, RIO nie pokazuje, tylko dużej cyferki. Widzisz, ile chłop zrobił, jakiego klucza i zobaczysz, czy jest boosted, czy fake gra w tą gierkę. No tak, no są pozytywy jak najbardziej, nie? Natomiast wyobraźcie sobie teraz gościa, który naprawdę dobrze gra, ale nie robił jakby dużo rzeczy. Poszedł z kolegami, porobił sobie trochę tych M-plusów i teraz można powiedzieć, o, boosted, a on tak naprawdę dobrze gra, tylko po prostu, nie wiem, go koledzy wzięli, nie? Więc no nie wiem. PvP masz ranking, to czemu w PvE jest to złe? Dobre pytanie w zasadzie, dobre pytanie. PvP w zasadzie to jest rzeczywiście taka kompetytywność i jakby tutaj troszeczkę chyba myślę, że to trochę inaczej chodzi. O to, znaczy, jeżeli chcemy uznać RIO za taki rating, czyli w zasadzie rating, to trochę mi rozjebałeś web teraz w tym momencie w sumie. To jest to samo? Myślicie, że to jest aż tak to samo? Czy można byłoby powiedzieć, że RIO równa się PvP rating? Bo w PvP to oczywiście ma sens jak najbardziej, nie? Jakby rankingowe gdzieś tam granko i tak dalej. Więc jakby no to można byłoby taki ranking w rozpierdalaniu, wiecie, no ranking to jest jak dobry jesteś w rozpierdalaniu ludzi, a tutaj jak dobry jesteś w rozpierdalaniu instancji, więc to rzeczywiście, nie? Znaczy ja bym chyba nie porównał, że to jest takie dokładnie to samo. Ale to rzeczywiście jest podobne. W PvP ciężko jest tak boostować. Nie no, PvP da się boostować bez problemu absolutnie. Masz takie komby czasami, które tak rozpierdalałem, że nie ma absolutnie problemu, nie? I RIO ma taki problem, że prowadzi do sytuacji, gdzie jak nie masz zrobionego plus 10, to nie wezmą cię na plus 5, lub jeśli nie masz 220 LD, to nie dostaniesz się na plus 5. To właśnie jest problem. To jest właśnie coś, co rzeczywiście mogę powiedzieć. I jakby to jest chyba taki system, który troszeczkę blokuje ci progres dosyć mocno. To też mogę z doświadczenia powiedzieć, że ja, jako osoba, która miała całkiem spoko item level, nie wiem, czy ten nalak tutaj, on się pojawia co jakieś 20 minutek, czy coś? Ciekaw, czy tutaj będzie. Zobaczymy, czy może tutaj ktoś zrobi jakąś grupkę do nalaczka. Zobaczymy, czekajcie. Premier groups, find group nalak. Nie ma nikogo. Fuck. 10-20 minut. Dobra, no to chwilę poczekamy, zobaczymy, może za chwilę pojawi.
Więc jakby ja jako osoba, która miała dobry item level, który zdobyłem sobie go na PvP, miałem problem, żeby pójść na rzeczywiście na jakieś takie rzeczy. Więc ja mając 226, 225 item levela, ile to ja tam mam, miałbym problem, żeby pójść na nawet na jakiś taki niższy klucz. Nawet plus 8 by mnie prawdopodobnie nie wzięli, bo nie mam RIO. Znaczy teraz już by mnie wzięli, bo mam tam 1300 RIO, czy ile, bo zrobiłem wszystkie plus 15 w czasie. Ale to rzeczywiście takie trochę blokowanie kontentu na zasadzie takiej, że musisz, żeby zrobić dany kontent, musisz mieć już rzeczy jakby z powyżej tego kontentu, nie? Czyli wiecie, wyobraźcie sobie, że żeby pójść na normal, potrzebujesz mieć achievementa z heroika, nie? I z heroika musisz mieć z mythica, takie trochę masomaśtane. Oczywiście to też jakby chodzi o to, żeby w ten system trochę się wbić, nie? Czyli po prostu napierdalać klucze, nawet na niższy, bo te niższe klucze też dają tobie RIO, nie? Więc jakby chodzi o to, żeby dograindować się do możliwości robienia tych kluczy. Jakby rozumiem, że takie nie od razu można robić wszystko, rozumiem tą koncepcję. Natomiast wiecie, to tak chyba też takie trochę jest ten, jeżeli dobrze grasz w PvP, no to dosyć szybko przebijesz się w to wszystko, nie? Nie trafia się PPG z 226 niż PPG. Czekaj, niż PPG z 1500. Myślisz? Taki kontekst. Mythic Plus to raczej jest taki competitive. No to jest, no. Mythic Plus to jest raczej taki competitive akcent. Znaczy, no jest oczywiście competitive, jak najbardziej. Też by nie brał chłopa PvP, bo co z tego, że ma gear jak mechaniki spierdoli. Też prawda, też prawda. Jeżeli masz 12 zrobioną i potem pójdziesz na 10, to nie dostaniesz RIO. Aha. Mimo RIO jest spoko, bo RIO mniej więcej pokazuje doświadczenie na kluczach. U mnie z 0 IO na 2700 PvP nie brali bez większego problemu na plus 15. No proszę, całkiem nieźle. Miałem cisnąć RIO. W zeszłym sezonie byłem w top 11 DK na serwerze i trafiłem i traktowałem to jako ranking. No może jeżeli to tak przestawiacie w sumie. W sumie ja jestem takim gościem. Jestem tym gościem, który uważa, że opakowanie ma bardzo duże znaczenie, nie? I jeżeli na przykład przedstawicie to rzeczywiście jako taki rating, taki jakby jak PvP, nie? Skończysz PvP, dostajesz tyle ratingu i tak dalej. Jest taki rating zrobić tutaj, w PvE, trochę bardziej mi to przełyka, nie? Tak, widzicie, to jest błaha rzecz, nie? Z jednej strony, ale takie opakowanie dla mnie jednak ma znaczenie, w sumie. Spokowałem swojego KSM-a bez gildii, item level nic nie znaczy. Widziałem ludzi po 233, co podstawowych mechanik. No to ja jestem typowym przykładem, nie? Mi tam koledzy musieli dosyć mocno pomóc przy mechanikach. Znaczy wiecie, DPS-ować i tak dalej, robić damage, okej, okay, w miarę całkiem dobrze szło, nie? Ale jakby już, jeżeli chodzi o takie mechaniki, to rzeczywiście, jakby to trzeba mieć doświadczenie, który pack spulować, w którym miejscu przyzwać akurat tego afiksa i tak dalej, i tak dalej. Siema, Ebron. Jojo. Same z RBG, gdzie jest tragiczny problem, żeby się dostać, żeby zdobyć ten. No właśnie, szczerze powiedziawszy, nie. Ja powiem wam, moje doświadczenie z RBG, ja przepugowałem wszystko. Absolutnie zero boostowania, bo tam ktoś mnie zarzuca oczywiście. Mam wszystkie moje gry nagrane. Wszystkie. Wszystkie, kurwa, gry mam nagrane. I ja po prostu zacząłem sobie, pierwsze co zrobiłem kiedyś, jak sobie siedziałem przy tych RBG, to miałem takie, kurde, pogram z RBG. Znalazłem grupę, która była low CR, albo no CR, 0 CR, low CR i tak dalej, czyli 0 CR-owa grupa. CR to jest current rating, czyli aktualny rating. I wlazłem sobie do tej grupy, porobiłem sobie, zdobyłem chyba z 800 ratingu. Później grupa mi się rozpadła, poszedłem na inną, jakąś low CR, wbiliśmy sobie tam, wiecie, parę winków, wbiłem sobie 1000, 1200. Później poszedłem do kolejnej low CR i tak dalej, dobiłem się do 1400. I zacząłem szukać takiej grupki 1400, 1500 i zacząłem tak się climbować po prostu powoli. I z tych grupek zacząłem powoli przesiadać się na 1500, później z tych 1500 na 1600 i tak dalej, zacząłem sobie tak wbijać. I największy taki problem był chyba z 1800, jak już tak dobiłem do 1800, to tam później, kurde, jest mało takich grup. Im wyżej, tym mniej, znaczy, jest taki gap, można by powiedzieć. Czekajcie, aż normalnie, kurde, zrobię wam tego. Paint. Jakby tak wam pokazać, kurde, ilość grup. Dajmy tutaj takie coś. I teraz, mniej więcej tak, zrobię tutaj tak. Tu będzie od, to będzie tak gdzieś 1K, gdzieś tutaj. Tu będzie 1, 2K. Tu będzie 1400, 1,4K, tu będzie 1,6K,
Tu będzie 1800. 8K. Tu będzie 2K. 2200. K. Okej, okay, i moim zdaniem, jeżeli chodzi o ilość grup, to będzie ilość... ilość grup. Ilość grup. I teraz ja myślę, że to wygląda mniej więcej w ten sposób, że jest takie coś. Jest mniej więcej tak tutaj, hopa, tu sobie tak idzie do góry. Jest 1600 i później jest coś takiego. Tu już, nie no, przy 1600, dobra, czekajcie, jeszcze raz to tak namaluję. Tak mniej więcej jest tutaj, trochę tak do góry. Tak tutaj 1600. Tak sobie idzie w dół, później jest tutaj takie w dół, mniej więcej przy 1600, 1800, 1900 i później od 2K jest mega znowu dużo. Tak to mniej więcej wygląda, nie? Tych low CR, to wszystko zaliczam do low CR. Low CR. I tutaj już zaczyna się taki trochę spadek w dół, tu jest taki elohel, moi drodzy, żeby wydostać się z tego momentu mniej więcej tu i wbić się do 2K. Jak wbijesz się do 2K mniej więcej, 1900, 2K, to już później, kurde, masz pełną grup, nie? Kurde, na laszek! Jezu, spadek w dół, jap, spadek w górę. Storm touch cash. No i nie ma, niestety mam cika. Najwięcej ludzi na 1400 kasi. No, to tak, domyślam się. Jeśli masz klucz, to chcesz maksymalizować szansę, że go zrobić. Więc oczywiste, że weźmiesz Fire Mega, a nie Survey Huntera, ale mogłeś na 1500 rajonie ten. Bo to twój klucz i chcesz go zrobić. Takie gadanie, że nie wpuszczają na klucze, to jest branie na łaskę, mam chorą córkę. Ale właśnie, ja wiesz, ja to rozumiem absolutnie to, co ty mówisz, nie? Ja absolutnie rozumiem, no bo jakby macie na papierze, możecie wziąć gościa, który po prostu ma lepsze rzeczy i wygląda na bardziej doświadczonego i macie gościa, który wygląda na mniej doświadczonego, to bierzecie tego. To jest jakby prosta sprawa. To jest jakby ta automatyzacja zaprowadziła nas do tego. Po prostu chodzi mi o to, że nie podoba mi się sam zamysł tego wszystkiego. Jakby zgadzam się z tym, bo tak to działa. Jakby nie dziwię się temu, że to wyewoluowało w coś takiego, natomiast niekoniecznie musi mi się to podobać, nie? Nie wiem, czy miałbym jakiś lepszy system, ale po prostu mi się to nie podoba i tyle. Więc jakby rozumiem to, sam pewnie bym tak tutaj korzystał z tego, najprawdopodobniej, dlatego że jest łatwiej. Łatwiej, szybciej, masz to wszystko zoptymalizowane i w tym systemie to wszystko zależy od twojego zaangażowania. Jakby to ty musisz pokazać, że chcesz wejść do tej grupy, nie? To takie trochę w drugą stronę. A co to, ranki na arenach też powinni wywalić? No właśnie nie. No właśnie nie. I to jest to. Właśnie kwestia jest taka, czy jesteśmy w stanie to aż tak mega porównać, że ranking na arenach i RIO to jest dokładnie to samo, nie? Bo jeżeli tak, no to rozumiem. Rozumiem jak najbardziej. To jest ciekawa myśl. Ja muszę nad tym pomyśleć, czat. Autentycznie pomyśl nad tym, czy to jest rzeczywiście tak to, na to samo można to uznać, nie? Bo w PHP matchmaking, no dobra, no to masz rating, matchmaking mniej więcej, oni się tam łączą, ludzie w grupach. Tutaj też to mniej więcej, to jest bardzo podobne, rzeczywiście. To tak samo, no właśnie kurde, jak sobie o tym pomyślę, to rzeczywiście to tak to trochę zmienia postać rzeczy. No bo tak, rzeczywiście, no jak sobie pomyślę na przykład, jak ja chciałem, mając 1900 ratingu, chciałem wbić się do jakichś grup 2K, 2.1K, żeby móc sobie podpuszować, to mnie oczywiście kurwa nie brali, nie? Więc jakby, no tu, a podobna sytuacja, jeżeli mam 900 rajon, no to nie wezmą mnie na 1200, 1300, nie? Więc to, no dobra, no to rzeczywiście, no tak to może być, no kurde. Ale powiem tak, inaczej, mnie to wkurwiało na PvP, znaczy ja wiedziałem, że gram o wiele lepiej niż mogę, tego utknąłem kurwa w takim przedziale, gdzie nie jestem w stanie się stamtąd wydostać, bo mamy po prostu całkiem głupie grupy, nie? Albo muszę czekać na jakieś grupy, żeby gdzieś tam zaczęły grać, bo z nimi się fajnie grało i tak dalej, nie? To mnie absolutnie wkurwiało, że ja mając 1900 wiedziałem, że jestem w stanie grać spokojnie na 2200, 2300, ale po prostu no nie brali mnie do tych grup i tyle, nie? Kurwa, wkurzające. Rozmawiam ci mu z tym ratingiem. Nie, ale to bardzo dobrze. Znaczy ja właśnie lubię takie rozmowy, lubię sobie rozmawiać sobie z ludźmi, dlatego że ja jestem jak najbardziej otwarty na to, nie? Ja tu mówię otwarcie i jesteście w stanie zmienić moje zdanie, jeżeli mi coś tutaj, że tak to powiem, udowodnicie, pokażecie, zmienicie myślenie moje. I to jest bardzo dobre. Ja właśnie bardzo lubię coś takiego, nie? Nie lubię ludzi, którzy powiedzą, nie, kurwa, koniec i jakby chuj wam w dupę wszystkim. Jestem raczej otwarty na propozycje i otwarty na rozmowę. Dlatego właśnie fajnie porozmawiać na taki temat, nie?
Więc staram się nie być zamknięty jakoś na to wszystko, nie? Masz taki rating, jaki zasługujesz, gdybyś był lepszy. No nie, no to się wiecie, no to poniekąd prawda, ale z drugiej strony nieprawda. Poniekąd nieprawda. Wiecie, jakby w tym wszystkim problem jest taki, że najczęściej w ogóle w grach takich kompetytywnych i tak dalej dużo nie zależy tylko od ciebie. W zasadzie, wiecie, czy to Counter-Strike, czy to League of Legends, czy to World of Warcraft i tak dalej, w większości z tych gier jest team effort. Niezależnie, czy ty będziesz dobrze grał, jest duża szansa, że ktoś, kto będzie grał troszeczkę słabiej, po prostu spierdoli ci grę. I to jest to samo w World of Warcraft, że mój skill, ja uważam się za super, kurwa, mega kozackiego gracza, tak przypuśćmy. Wejdę sobie na RBG i będzie dwóch gości, którzy będą trochę słabiej grać. To będą, nie wiem, healer i, nie wiem, flag carrier i kurwa koniec, nie? I jakby w dupie. Niezależnie, czy będę, kurde, bogiem w tej grze, to i tak nic nie zmienia, nie? Oczywiście są gry, w której jesteś w stanie bardziej sterować wynikiem, jakby pojedyncza osoba. Taki, nie wiem, wiecie, w CS-ie, kurde, jeden gościu, który ma, kurde, wbudowanego aimhacka, jest w stanie, wiecie, parę baniek, tyk. I są gry, w których pojedynczy skill jest w stanie kierować, a są takie gry, jak niestety World of Warcraft, w których, no nie ma czegoś takiego, ja nie mogę po prostu jako Hunter strzelić komuś headshota i, kurde, zabić go na strzała, więc to też jest trochę inne, nie? 15 niż 226 800 RIO. To jest słabo, nie? Najważniejsze jest to, taki pierwszy krok, by zdobyć nagrody i achievementy na wyższe rzeczy, nie jak w arenach. Czy wiecie, jak już tam się doczłapiesz, to musi być satysfakcjonujące z jednej strony, nie? Że ARE jest dużo łatwiej naprawić niż CR. To prawda. Też mi się wydaje, że to jest jakby trochę łatwiejszy, mniej wybaczalny, znaczy mniej wybaczający system niż CR. CR można tak totalnie spierdolić, chociaż z drugiej strony CR też się trochę nie liczy, nie? Znaczy to też jest śmieszne, że w którymś momencie to już nawet się nie patrzy na CR, na current rating twój, tylko patrzy się na twój MMR, nie? Jak w jakich przedziałach grasz. To też jest bardzo ważne. Wiesz, kurczę, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto potrzebuje tego klucza. Yep. Między Riot, Holy Pala. Kurwa, spadam! Nie, fajnie było poruszyć ten temat, w sumie całkiem ciekawe. Całkiem ciekawe, muszę przemyśleć to wszystko jeszcze. Nie, mimo wszystko jakoś nie za bardzo mi się to podoba. Trochę tak tego. To mi się to nie podoba mimo wszystko, wiecie, to jest takie zgadzam się z wami, ale nadal mi się to nie podoba i to mi się nie... To jestem kurwa jak taka dziewczyna, nie? Taka, masz rację kochanie, ale i tak jestem na ciebie wkurwiona. Kurwa jak baba jestem, ja pierdolę, tragedia. Wiecie, bo to mam taki syf mam tutaj, że szok. To powinni zmienić ten system kluczy na Magic Plus i go zmienić, jak było w Diablo Rifty. Zrobisz plus 3 na plus, to od tego momentu możesz ten dung na plus 5 próbować. Nie potrzebujesz klucza na tego dunga. A oni też myślę, że mogliby to trochę ogarnąć, nie? Ten cały systemik. Mogliby sobie to ogarnąć troszeczkę. Tam dużo, dużo.